Cześć, witajcie, ja jestem SKKF, a to jest mój Minecraft. Wybaczcie za to porównanie, ale nie mogłem się powstrzymać. Pierwszą zmianą, którą wam chcę pokazać w tym przeglądzie, jest możliwość rozmnażania zwierząt. Tak, wiem, to już było w poprzednim, ale to, co zostało wprowadzone, chociaż co, to jest bardzo urocza zmiana. Dlaczego urocza? Ponieważ zostały wprowadzone baby animals, czyli malutkie zwierzątka. Tylko coś, te owieczki nie chcą ze mną współpracować. No chodź. Moja mała Arka Noego za mną podąża. Klikamy prawym klawiszem myszki, jak trzymamy zboże. I oto powstaje mała, piękna, śliczna, urocza, cudowna, malutka owieczka. Czy nie jest urocza? Oprócz tego teraz, jak już się owieczki rozmnożą, to nie możemy jak w poprzedniej wersji znowu ich rozmnażać. Musimy trochę poczekać. O. Także to jest pierwsza zmiana. Kolejną zmianą jest to, że jak wciśniemy F3, pojawia się wykres, który nam pokazuje możliwości Minecrafta, jak się zachowuje, ile zasobów zużywa. Ale najważniejszą zmianą, która została wprowadzona, są wywary, eliksiry, czy jakkolwiek to nazwać. Po angielsku jest to potions, ale pokażę wam to na koniec, bo was trochę potrzebowało w niecierpliwości. Ponieważ jest to duży materiał, jeżeli chodzi o właśnie wywary, to muszę to przerzucić właśnie na koniec, ale nie martwcie się, nie zawiedziecie się. Został też dodany stolik, ten, na którym możemy wzmacniać swoje bronie, uzbrojenie czy też inne przedmioty. Pojawia się taka książeczka, której cały czas przeskakują kartki. Jak klikniemy na to prawym i włożymy to jakąś broń, pojawiają nam się różne zaklęcia, których możemy użyć. Te zaklęcia zużywają, jak popatrzycie na dół, jest ten zielony pasek, gdzie mamy nasze doświadczenie. Jak zabijemy jakiegoś stworka, jakiegoś szkieleta czy krówkę, to zdobywamy te punkty, powoli to zapełnia nas zielony pasek. I jak widzicie tą jedynkę zieloną, to im więcej właśnie zabijecie stworzeń, tym macie wyższy level. I te punkty, które tutaj pojawiają się po prawej, też na zielono, pokazują nam, który musimy mieć właśnie poziom, żeby użyć danego zaklęcia. Jak będziemy co jakiś czas wyjmować i wkładać z powrotem, na przykład w tym przypadku miecz, to w końcu dostaniemy ulepszenie, które jest o naszym poziomie. W moim przypadku jest to niestety dopiero pierwszy poziom. Klikam, jak widzicie, jest wzmocniony. Świeci się na fioletowo. Jak go trzymam w ręce, też się świeci. Tak samo możemy zrobić ze zbroją. I teraz mamy po prostu większego powera w bicu, jak przywalimy jakieś śwince czachę, to powinna szybciej umrzeć. Mięsko. Z takich już mniejszych, czysto estetycznych zmian, jak teraz położymy półeczkę z książkami i ją zniszczymy, to wtedy powinny z niej wypaść książki, 3. Tak też się staje. Oj, krowo. Kolejną zmianą, jak pamiętacie, teraz płotki się przyciągają. Z tym, że było to dość uciążliwe, gdy robiliśmy farmę melonów czy też dyń. Załóżmy, że to jest moja farma. Jak wcześniej daliśmy płotki obok dyni, czy arbuza, melonu, czy jakkolwiek to się zwie, to one się także przyciągały, nie wyglądało to zbyt fajnie. Teraz to naprawili, bo wcześniej jakbyśmy dali, to po prostu to by w taki sposób przylegało do naszych warzyw i owoców, no i by to po prostu troszkę szpeciło. Kolejną rzeczą, która została dodana i właściwie głównym elementem tego update'a, jest możliwość przyrządzania różnych roztworów, eliksirów i tak dalej. Na początku, w poprzedniej wersji, która została udostępniona, były te kociołki. Moim zdaniem one są ładniejsze, no ale cóż, trochę to ulepszyli i stworzyli brewing stand, czyli to jest po prostu takie stoisko, gdzie możemy się bawić w alchemika, tworzyć swoje wywary, eliksiry, jakieś napoje magiczne. Tutaj właśnie, kiedy się skończył robić, dodaje nam siły. Przygotowałem kilka eliksirów, żeby wam zaprezentować, jak to wszystko wygląda, jak to działa.
Nie będę wam podawać wszystkich przepisów, bo tego jest masa, z kolejnymi update'ami będzie jeszcze więcej. W opisie dodałem link do jakiejś strony, gdzie po prostu możecie różne przepisy sobie znaleźć i wypróbować. A zaraz wam wytłumaczę, co jaki składnik robi, tak żebyście mieli ogólny pogląd na to, jak to w ogóle działa. Na początku wam może, żeby was trochę zaciekawić, zademonstruję sposób, w jaki to działa. Weźmy sobie na przykład na początku odporność na ogień, czyli ten taki łososiowy roztwór. Wypijemy go. Teraz obok naszej postaci, jak widzicie, obok ekwipunku pokazuje się taki zegarek, który odlicza, ile jeszcze czasu nam zostało do działania tego efektu. Jak się czas kończy, oczywiście efekt przestanie działać. I jak pijemy, w miarę z upływem czasu, jak pijemy różne tutaj właśnie potions, jakieś eliksiry, to się wyświetlają kolejne ikonki, kolejne możliwości, zdolności, które posiadamy. No i zobaczmy, czy ta odporność na ogień w ogóle działa. Czuję się trochę jak jakiś fakir, który zaraz wejdzie w gorące płomienie na rozżarzone węgle. No, zobaczmy. Wszedłem w ogień, pokazuje się animacja ognia, no ale jak widać żyje. Spróbujmy teraz wejść do lawy. Powiem szczerze, że mam małe obawy, że na lawę to nie działa, ale spróbujmy, hop. O, żyjemy, super. Czyli działa zarówno na ogień, jak i na lawę, także podczas kopania, szczególnie w dół, łatwo wpaść do lawy, bardzo przydatne. Co tu jeszcze mam? Mam jeszcze eliksir życia, siły, prędkości, buteleczkę z wodą i drugi siły. To zaraz wam pokażę, bo tutaj się różni. Patrzcie, ten jest siły 2, a ten jest siły zwykły. Zaraz wam pokażę, jak właśnie można ulepszyć, ale na początku wam jeszcze zademonstruję, jak działa eliksir, który nam dodaje życie. Bo jak wiecie, teraz, gdy mamy możliwość jedzenia, nie działa tak jak wcześniej, tylko powoli się regenerują serduszka, ale w niektórych sytuacjach może to być bardzo przydatny taki eliksir, który natychmiastowo regeneruje. Skoczę stąd, powinno mnie trochę zranić. Straciłem 3,5 serduszka. Teraz piję eliksir. No jak widzicie, prawie do końca mnie wyleczyło, więc bardzo fajna sprawa. Teraz wam wytłumaczę podstawy, jak to działa, jak w ogóle z tego korzystać, bo przyznawam się szczerze, że na początku trochę zamieszania z tym miałem, nie do końca wiedziałem, jak to używać. Na początku bierzemy buteleczkę szklaną. Na ekranie wam się wyświetli, jak możecie ją zrobić, jak skraftować. Nabieramy wodę. Wodę możemy wziąć z dowolnego źródła wody, czy to będzie z kociołka, czy z jakiegoś zwykłego miejsca z wodą. Możecie nawet tutaj wieśniakom czy NPC ukraść ze farmy zboża trochę wody. Myślę, że się nie obrażą. Teraz klikamy prawym na tą stację. Ja to będę nazywał stacją alchemika, bo całkiem ładnie to brzmi. Dajemy tutaj buteleczkę wody. Możemy więcej, możemy 3. Dam 3. Zrobią się 3 na raz. I wrzucamy tam Nether Wart, żeby stworzyć neutralny wywar, do którego potem będziemy mogli dorzucać kolejne rzeczy. I tak, oczy pająka, czy to będzie sfermentowane, czy zwykłe, sprawia, że tworzymy różnego rodzaju trucizny. One nas mogą osłabić, a nawet te mocniejsze zabić, bądź też powodować różne inne negatywne efekty. Magma Cream sprawia, że jesteśmy odporni na ogień. Blaze Powder dodaje nam siły, także domyślam się, że mamy więcej zadajemy, mamy po prostu mocniejszy atak przeciwko mobom czy innym graczom, może na PvP. Oczy pająka, tak jak mówiłem, robią różne negatywne efekty i osłabiają nasze poprzednie mikstury. Gas Tear, czyli łza gasta, powoduje, że miksturę, którą z tym zrobimy, dodaje nam życia. Przed chwilą to właśnie demonstrowałem. Cukier dodaje prędkości, dzięki niemu szybciej biegamy, wyżej skaczemy i tym podobne. A glowstone sprawia, że każdą buteleczkę, jaką zrobimy, możemy ulepszyć. Czyli jak tutaj właśnie pokazywałem, że mamy siłę zwykłą i siłę 2, to jak siłę zwykłą tutaj wrzucimy i damy glowstone, to się ulepsza i po jakimś czasie też będzie 2. Jeszcze jest redstone, redstone'a przy sobie teraz nie mam. On sprawia,
że eliksiry, które mamy, przedłuża ich działanie, ale obniża ich moc. Także na przykład możemy dłużej biegać, ale będziemy wolniej biegać. O, też się nam zrobiło, jak widzicie, tracamy siła 2, siła 2. Pokażę wam jeszcze speed 2, jest bardzo fajny. Zmienia nam się FOV, czyli poszerza nam się pole widzenia. Jak teraz biegamy ze sprintem, to możemy naprawdę biegać jak mały króliczek, samochodzik. Dobra, nieważne. Bardzo fajne do eksplorowania mapy. To chyba mój ulubiony póki co. No jak widzicie, wszystko się pojawia po lewej stronie. Tutaj została nam już tylko minuta. No jeżeli chodzi o eliksiry, to już było właściwie na tyle. W kolejnych wersjach będzie więcej tych wszystkich mikstur, ale póki co prezentuje to się bardzo fajnie. Teraz na ekranie wam wyświetlę, jakie w ogóle eliksiry są możliwe do zrobienia, jakie będą też w przyszłości. Możecie sobie tutaj teraz to poczytać. Jest kilka efektów, które jeszcze nie są do końca zaimplementowane, na przykład niewidzialność. To jeszcze nie do końca działa, ale możemy liczyć na to, że w kolejnych wersjach będzie. Czy widzicie to, co ja? Czy mi się zdaje, czy... O, wow. Wolę nie wiedzieć, co oni tam robią. Pojawił się też trzeci wymiar. Mamy już zwykły świat, mamy piekło, to teraz pojawił się odpowiednik nieba. Prawdopodobnie. Został wsadzony w wersję Minecrafta tą nową chyba przez przypadek, a przynajmniej tak twierdzi jeden z twórców Minecrafta. Tak napisał na swoim Twitterze. Zamiast niektórych chunków, jak generujemy mapę w nowym właśnie kliencie Minecrafta, pojawiają się takie latające wyspy, które prawdopodobnie będą właśnie trzecim wymiarem, już mam nadzieję w niedalekiej wersji. Kto wie, może już w 1.9.0 może nawet pojawi się ten wymiar i będziemy mogli swobodnie do niego podróżować. Pojawiły się też na mapie w niektórych miejscach takie portale niebieskie. One jeszcze nie mają żadnej funkcji, jak w nie wejdziemy, to się nic nie dzieje, ale najprawdopodobniej właśnie będą przynosić nas do tego nowego świata. Pojawi się też nowy item, który właśnie teraz widzicie na ekranie. On ma taką możliwość, że może naprawiać te portale. Oprócz tego nic jeszcze nie robi. Na ten temat niestety za dużo jeszcze nie wiemy, no ale mam nadzieję, że w kolejnych wersjach już będziemy mogli przetestować nowy świat. Jak ktoś byłby bardzo zniecierpliwiony, to istnieje od jakiegoś czasu taki mod, który umożliwia nam wygenerowanie właśnie takiego niebieskiego świata. Jest naprawdę świetnie rozwinięty, ma mnóstwo różnych nowych mobów, nowych potworów, nowe miejsca. Jest bardzo fajny, jeżeli byście chcieli go przetestować, to w opisie umieszczę też link, jeśli będzie sporo informacji w opisie i będziecie mogli go po prostu przetestować. Czy świat, który zaproponuje Notch i inni twórcy Minecrafta, będzie podobny? Tego nie wiem, ale myślę, że zobaczymy niedługo. I to właściwie już wszystkie informacje, wszystkie nowe rzeczy, które pojawiły się w tym nowym wydaniu Minecrafta 1.9 Prelease 3. Mam nadzieję, że was zaciekawiłem. Jeżeli wam się podobało, to wiecie, zielona łapka, jak ok w górę. Oczywiście nie musicie, nie zmuszam was do tego, ale jeżeli wam się podobało, fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali i się po prostu mogli dowiedzieć o nowych filmikach. Będę też kręcił filmiki z kolejnych wersji, oprócz tego różne tutoriale, inne mam nadzieję ciekawe rzeczy. Także żegnam was, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć. Oj, coś, krówka nie chce współpracować. I po jakimś czasie krówki zaczynają robić brzydkie rzeczy. Oj, czy mi się zdaje, czy właśnie się urodziła dorosła krowa? To tak nie powinno być.